Prawosławna cerkiew opieki Matki Bożej w Kobylanach jest świątynią parafialną. Należy do dekanatu terespolskiego prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Pierwsze wzmianki o cerkwi prawosławnej w Kobylanach pochodzą z 1519 roku, zaś o parafii wchodzące w skład diecezji chełmskiej z roku 1534. Przez blisko ćwierć wieku kobylańska parafia opierała się przyjęciu tragicznych postanowień Unii Brzeskiej z 1596 roku, jednak w 1620 roku, jak pozostałe parafie prawosławne na tych terenach, musiała przejść na Unię. Unia Brzeska 1596 roku, na bazie której powstał tzw. Kościół Unicki, stała się jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w Rzeczypospolitej. W zgodnej opinii historyków, a przede wszystkim profesora Antoniego Mironowicza, Unia Brzeska stała się zarzewiem wszelkich konfliktów na tle historycznym, narodowościowym, a także i duchowym. W wyniku tych konfliktów osłabiło się państwo polskie i dwa stulecia później ta sytuacja doprowadziła do utraty niepodległości przez naszą Rzeczypospolitą. W 1875 roku parafia w Kobylanach powróciła na łono prawosławia. W tym też roku w sąsiedztwie cerkwi utworzono cmentarz prawosławny. Piętnaście lat później w miejsce starej drewnianej cerkwi została postawiona nowa murowana, którą 25 września 1890 roku wyświęcił ówczesny biskup lubelski Flawian. Autorem projektu nowej budowli był Wiktor Syczugow, członek Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, który na potrzeby prawosławnej diecezji warszawskiej opracował aż 11 projektów świątyń. O kunszcie architekta i jej budowniczych świadczy akustyka, a ta w cerkwi w Kobylanach jest wyjątkowa. W schyłku XIX wieku parafia prawosławna w Kobylanach liczyła 1300 wiernych. W 1915 roku mieszkańcy Kobylan znaleźli się na liście ewakuacji, ale ostatecznie nabieżeństwo udali się urzędnicy, wojskowi oraz proboszcz wraz z rodziną. W 1919 roku w już niepodległej Polsce cerkiew została zarejestrowana jako siedziba parafii prawosławnej. Mimo to w 1927 roku chcieli ją przejąć wyznawcy szerzącej się wówczas neo-Unii. Parafianie byli jednak nieugięci i świątynia pozostała prawosławną i tak jest do dziś. W 1938 roku miała miejsce tragiczna akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu. W cerkwi w Kobylanach znalazło schronienie wyposażenie niektórych z nich, między innymi ta ikona świętego Mikołaja z cerkwi w Kijowcu.
Cerkiew w Kobylanach została zbudowana w stylu neoruskim. Jest to świątynia orientowana, trójdzielna. W celu zwiększenia wrażenia monumentalizmu jej architekt wprowadził plastyczne boniowanie strefy cokołowej oraz ozdobne gzymsy. Nawa, wzniesiona na planie kwadratu, nakryta jest czteropołaciowym dachem, który wieńczy cebulasta kopuła. Od strony wschodniej znajduje się prezbiterium, zamknięte poligonalnie, a od zachodniej kruchta, nad którą wznosi się dzwonnica, kryta namiotowym dachem, wykończonym cebulastą kopułką. Ściany we wnętrzu cerkwi zdobi ornamentalno-figuralna polichromia z wizerunkami czterech ewangelistów. Uwagę zwraca dwurzędowy XIX-wieczny ikonostas. W 1997 roku cerkiew w Kobylanach wpisano do rejestru zabytków. Po wielu remontach i przebudowach cerkiew nie przypominała pierwowzoru. W 2014 roku rozpoczęliśmy generalny remont naszej cerkwi. Po 2 latach przywróciliśmy jej dawny blask i kształt. W 2017 roku wojewódzki konserwator zabytków w Lublinie przyznał nam lał konserwatorski za przeprowadzoną renowację. Finałem prac była restauracja ikonostasu pochodzącego z XIX wieku, w którym widzimy jeszcze starsze ikony pochodzące z cerkwi w Kijowcu zburzonej w 1938 roku. Na szczególną uwagę w naszej cerkwi zasługują freski czterech ewangelistów, które do tej pory znajdowały się pod grubą warstwą farby. Ciekawostką jest podwójny prytwor, czyli przedsionek, rzadko spotykany w innych cerkwiach. Unikalna jest także mozaika Bogorodzicy na zewnętrznej ścianie prezbiterium. Prawosławie niesie przez siebie nieskazitelną naukę pierwszych wieków chrześcijaństwa. Nauka dogmatyczna Kościoła prawosławnego formowała się na pierwszych 7 soborach powszechnych. I nie zważając na okoliczności historyczne, na te wielkie doświadczenia, ten potencjał wiary jest przekazywany dzisiejszemu naszemu społeczeństwu. Ojciec Kościoła, teolog wielki, ksiądz Błuchakow jednoznacznie mówi: gdyby świat znał prawosławie, cały świat by się stał prawosławnym. I to jest potencjał naszej wiary, który musimy w swojej skarbnicy przechować i przekazać dla młodych pokoleń. Kolebką chrześcijaństwa wschodniego, cerkwi naszej prawosławnej, jest wielka tradycja Bizancjum ze swoją stolicą w Konstantynopolu. I zawdzięczając tej kolebce chrześcijaństwo prawosławne rozpowszechniło się w krajach słowiańskich, jak Serbia, Bułgaria, Morawy, i w ten sposób dotarło do naszych ziem. Nasza tradycja prawosławna początki swoje bierze na naszych ziemiach z misji cyrylometodiańskiej. Ta misja świętych równych apostołom Cyrylometodego dotarła na tereny naszej Rzeczypospolitej. Ale prawosławie rozwija się i w dzisiejszej dobie czasu. Na kontynencie amerykańskim coraz to nowi członkowie naszej cerkwi włączeni są właśnie do łona świętego prawosławia. Na kontynencie afrykańskim patriarchat aleksandryjski ciągle otwiera nowe diecezje, nowe parafie, ale zachodnia Europa
pojawiają się nowe parafie, jak we Francji, w Niemczech. Prawosławie jest tą światłością ze wschodu, która daje świadectwo swojej duchowości, a jednocześnie daje gwarancję dla człowieka na wieczne zbawienie. My w Polsce, jako Cerkiew Prawosławna, przeszliśmy historyczny czas wielkich doświadczeń. Przed II wojną światową potencjał Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej szacował się na około 7 milionów wyznawców. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna jest spuścizną tej tradycji, liczy około 500 tysięcy wyznawców. Pojawia się u nas nowa migracja ze wschodu. Błogosławien Bóg nasz, wsiegda, nynie i prysno, i w wieki wieków. Amin. Dzisiaj na terenie Podlasia, naszej diecezji, stare monastery ze swoją historią, jak monaster świętego Onufrego w Jabłecznej, jak monaster opieki Matki Bożej w Turkowicach, a także wpisany w panoramę życia Kościoła Prawosławnego monaster świętych sióstr Marfy i Marii na Świętej Górze Grabarce, stanowią wielki potencjał i duchowości, i wiary, i naszego dziedzictwa duchowego. I to właśnie prawosławne monastery, jako stale żywe centra duchowości i kultury, są osnową szlaku, śladami wschodniosłowiańskiej tradycji.